Dzień dobry. Nowy sezon, że tak powiem, trzeba zacząć. Bo dzisiaj naprawiamy sprzęty, że tak powiem, estradowe. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, czy nie, ale zaczynamy coś tutaj nagrywać. Słuchajcie, przyszedł dzisiaj odcinek poświęcony PMX. PMX 2000. To jest ten Behringer, ten power mixerek. No i teraz tak, witam Janku, wysyłam do Ciebie Power Mixer Behringer. Zakup z OLX, miał działać, okazało się inaczej. Po podłączeniu bez kolumn, po kilku sekundach poszedł dym. Ktoś coś robił, bo w środku była koperta z elementami, tranzystory, rezystory, nie wiem czy były wymienione, czy do wymiany. No i tu dalej, adres do mnie i tamtego, to już tego nie ma co czytać. Adam, od Adama przysyłeczka. Słuchajcie, no i jest tak, Behringer już działa. Ja zapraszam wszystkich do obejrzenia, co w nim było nie tak. Tutaj są, powiem części, które zostały, tego trochę jest, części, które zostały z niego wybrane, które były spalone. Nie wiem, co tam jeszcze było wcześniej. Tych części, które tutaj była torebka, to tutaj nikt nie przysłał. Adam nie dosłał, grunt, że power mixer już jest sprawny. A więc cóż, no zapraszam do obejrzenia krótkiej relacji ze zdjęć. Po prostu nie nagrywałem podczas naprawy. Lecimy ze zdjęciami. Trochę było roboty. Całusieńki dzień się zszedł. A co poza tym? Może efekt końcowy za chwilkę. No i widzimy tutaj właśnie Euro Power, czyli naszego Behringera. Tak się prezentował po otwarciu, słuchajcie. Już tutaj po lewej stronie widać, że są rezystory wymienione. Po odwróceniu płyty jakieś zwory się okazało. Wypad taki LM7805. Według schematu, tak jak tutaj widzimy, doszliśmy do tego, że już ktoś go robił. Wypalone ścieżki, wypalone rezystory, to właśnie z nich poszedł dym, a wiatrak to rozdmuchał. Wyjerało tam w sumie 4 tranzystory mocy, 2 te drivery. Tutaj ktoś diodę podstawił podwójnie, zamiast jedną podwójną. To wszystko zostało wymienione. Po uruchomieniu paliło ten 100. Bez tranzystorów moców 100 ohmowy rezystor. Od spodu okazało się, że znowu odpaliło parę ścieżek. Dodatkowo jeszcze jeden mały rezystorek przy sterowaniu. Te zworki zostawiłem, bo one się przydadzą, tylko po prostu je ułożyłem w inny sposób, ponieważ tam już ścieżek nie było z drugiej strony, ale to już nie moja robota, ktoś inny to zrobił. Tu właśnie doszedłem do jednego błędu. I był błąd tego typu, że tranzystor T21 na schemacie jest NPN, a według noty katalogowej jest PNP. No i taki błąd Behringera. Zmontowałem, dobrałem tranzystory, dobrałem rezystory, wymieniłem rezystory emiterowe, podłączyłem i panie, pełen sukces. Ustawiłem prąd, który płynie przez tranzystory mocy. Po rozgrzaniu ustawiłem też czujnik zadziałania wentylatora, ponieważ on ma czujnik zadziałania wentylatora i w tej chwili wentylator zmniejsza lub zwiększa obroty z automatu. No i testy, no. W następnym odcinku będzie ten syntezator. A tu chiński mikser, słuchajcie, który do niczego nie pasuje. A nie pasuje mi nawet do raka. I ten mikserek jest tego typu, że jak widzicie, no, szerokość raka jest 3 cm mniejsza. Dobra, okej. Okay. Czas zacząć efekt końcowy, że tak powiem. No, znaczy sprawdzenie, czy to wszystko działa. Weźmy sobie na początek mikrofon. Jako tutaj już podłączyłem, czekajcie, moment, bo tutaj coś
się połączył kabelki. Podłączyłem go sobie, jak widać, no zaraz opiszemy sobie, co on tutaj ma. Tu mamy sumę wszystkiego. Chyba że przełączymy sobie na monitor i main, czyli na oddzielne kanały, na monitor oddzielny na main, nie? Z tyłu podłączone są cztery kolumny w sumie, 8-ohmowe, czyli mamy dwa doły po 8 ohmów i dwie górki tamte sobie zapiąłem, żeby wyszło 4 ohmy, żeby go troszeczkę pokatować, nie? No i cóż, weźmy sobie od pierwszego, moment, kurczę, bo tutaj się pospinały mi te mikrofony. Weźmy sobie od pierwszego wejścia, przetestujmy sobie gniazda mikrofonowe. Tutaj sumę ściszyłem po kolei, wszystko tak jak leci. Zobaczymy, jaki stan. A przede wszystkim informacja dla tego klienta, który sprzedał dla Adama ten Power Mixer jako sprawny. Powiem tak. Może on i kiedyś i był sprawny, ale w tej chwili też już jest sprawny. Ale po co to tak robić, że wystawiamy jako sprawny, bo co, bo by się nie sprzedał? Cena tego Power Mixera niesprawnego to była 400 zł, z tego co mi Adam tutaj powiedział. Dobra, jedziemy tutaj troszeczkę na sumie. Dobra, kolejny kanał. I tak musimy zrobić wszystkie kanały. Raz, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa. Jeden, dwa, jeden, dwa. Działa. Jeden, dwa, korekcja. Jeden, dwa, jeden, dwa. Działa. Dobra, wciśnięty. Żeby nam to zaraz nie rykło. Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa. Jeden, dwa, jeden, dwa. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, jeden, dwa. Działa, działa. Raz, damy efektu. Raz. A co? No. Weźmy sobie efekt kamerki. Jest. Działa. No i to dobra. To jedziemy dalej. Przetestujmy przy okazji. Słuchajcie, jak już jesteśmy. Przetestujmy sobie monitor, nie? Czyli przełączymy sobie na monitor i teraz tak, mamy sumę na lewych kanałach, a monitor mamy na prawych kanałach. Dobra, wyciszymy efekt. Raz, jeden, dwa i teraz tak. Tu dodajemy monitory, tu dodajemy przody, nie? No dobra, wszystko gra. No to jedziemy dalej. Troszeczkę, wiecie co wam powiem, trochę szumi na monitorach, ale nie wiem, czy to jest spowodowane. Może czułość? A kurczę. Czyli jednym słowem. Aha, dobrze. Bo monitor to jest te pokrętło, a tym jest master. Tym są przody, a tym jest monitor. Dlatego szumi. Bo nie wyciszyłem. Następny kamera, raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Dobrze, jest. Kamera. Jest. Następny kanał. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, jeden, dwa, trzy, raz, dwa, jeden, dwa, trzy, raz, dwa, wszystkie działają. Następny kanał. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, okej. Następny kanał. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, trzy. Działa kamera. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa.
następny kanał. Działa. Ok, i ostatni. 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 2, 2, jest kamera. Przełączmy teraz z powrotem na master, już bez monitora. Teraz idą dwa kanały. Dwa kanały. Wiecie co wam powiem? Jedna wada tego monitora to nie ma jeszcze jednego pokrętła na każdy kanał wyjściowy, który by ustalał sobie balans lewy, prawy. Tego nie ma ten Behringer. I to jest jego ból. Dobra, przetestujmy sobie jeszcze jedną rzecz. Gniazda liniowe. Przetestujmy sobie też mikrofonikiem, przetestujemy. Tylko musimy znaleźć przejścióweczkę. Ok. Przejścióweczkę. No, ok, dobra. Wejście liniowe. I teraz jak tutaj sobie podkręcimy, powinno być słychać. Raz, dwa, jeden, dwa. Przesadziłem. Dobra, zdejmijmy echo. Dobra, to już działa. Bo to przełącza, albo to, albo to. Drugie działa. Okej. O, panie. Trzeci. Potencjometr do czyszczenia, jeszcze trójeczka potencjometr. No, raz, dwa. Jeden, dwa. Wiecie co wam powiem? Tu lubi strasznie te. W Behringerach strasznie się nie dzieją jacki. Po prostu mało używane. Aha, tutaj. Dobra, wiem co, co jest. Wiem co jest grane. Momencik. Musimy ściągnąć o z jacka to osłonę, bo ja go do końca nie wpychałem. Dobra, teraz będzie lepiej. Zobaczymy jeszcze raz trójkę. Nie, bo coś jest nie halo z trójką. Na gnieździe liniowym. Czwórka, raz, dwa, trzy, jeden, dwa. To może ja mam. Raz, dwa, jeden, dwa. Tak, coś tutaj nie rozpina. Trzeba po prostu używać, one nie mogą stać. Trzeba będzie jeszcze raz rozebrać i to już przeczyścić. Raz, dwa, trzy, jeden, dwa, jeden, dwa. Tutaj działa, tak? Dyrekt. Następny. Raz, dwa, jeden, dwa, teraz działa dyrekt. Raz, dwa, jeden, dwa. Raz, dwa, jeden, dwa, dobra. I teraz tak, lewy to mono, nie? Raz, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa. Żebym posadził zapalę? Raz, nie, bo dwa kanały chodzą. Monitor, raz, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa. Kamera to głosowa. Raz. Chyba, żebym coś posadził. Raz, a nie. Raz, dwa. Jeden, dobra. A teraz prawy kanał. Raz, dwa. Wszystko jest. Myślałem, że posadziłem. Lewy kanał, prawy kanał. Lewy kanał. Mono. Ok. Prawy kanał idzie tylko prawy. Następny kanał. Działa. Słuchajcie, wszystko jest git, tylko trójeczka, potencjometr jeszcze trzeszczy. Teraz. Słyszycie? Jest masakra. Dobra, będziemy go, jeszcze go przyczyścimy. Jeszcze go przyczyszczę i praktycznie no test przeszedł, tak jakby, nie? Tak jakby. No przeszedł test, będzie dobrze. Tylko jeszcze trójka potencjometr. Wiecie ile to jest rozbierania? To się tylko tak wydaje. A to jest od i ciut, żeby dojść do potencjometru. Zaraz jeszcze zobaczymy na tym. Bo być może, że potencjometr, a być może, że gniazdo. Ale raczej mi tu się widzi, że to jest potencjometr, nie? Proszę. Nie jest potencjometr, panny. To musi być podwójny potencjometr. Kurde. Raz, dwa, trzy.
zobaczcie, do mikrofonowego wyjściu mikrofon elegancko chodzi. Jak wcisnę jacka, bez niczego, o, to powinno to rozpiąć. Raz, dwa, no i dobrze, rozpięło, XLR-a rozpięło. A tu musimy... Kanona nie... Kurde, blade. Dobra, troszeczkę jeszcze pomęczymy. Raz, jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, dwa. Zobaczcie. Powiem tak, wina końcówki. Na 100% jest wina końcówki, bo to jest gniazdo wtyk stereo. Musielibyśmy sobie tutaj zapodać wtyk mono. Ogólnie to musimy to zdjąć i rozebrać i zobaczyć, jak on jest tu zapięty, bo być może, że ktoś tutaj polutował tak na szybko gdzieś na jakiejś imprezie, bo już ja nie pamiętam, czy to był symetryk, czy to był, nie, to był symetryk, na pewno to jest symetryk, czemu ja tego nie mogę odkręcić? O kurde. Kuźwa, jak to jest zrobione, czemu to tak? Dobra, kabel do wymiany. Drugi się zrobi. Mało ważne. Grunt, że tutaj wszystko działa. Ok. To taki do testów kabelek. No, nie wiem skąd to, co to. Behringerek działa. Ma szum. Jak zrobimy na maksa, ale to jest normalne. I teraz tak. To jest PMX 2000 Behringer. On ma normalnej mocy znamionowej 180 W na kanał i jest w stereo. Jeśli go zmostkujemy, znaczy jeśli damy 4 ohmy na kolumny, to mamy po 250 W na kanał, czyli już mamy 500 W na dwa kanały. Jeśli go puścimy w mostku, ale w mostku, uwaga, nie 4 ohmy, tylko 8 ohmów może pracować w mostku, przy 4 ohmach w mostku od razu kładzie końcówki mocy. On nie ma żadnych zabezpieczeń. Jedyne jego zabezpieczenie to jest taki mały termistor na radiatorze i ten radiator musi osiągnąć 60 stopni, ponad 60, bo jest termistor na 60 stopni i wtedy on odcina napięcie zasilania. Nic poza tym nie ma żadnych zabezpieczeń na głośniki. Ma jakieś tam bezpieczniki topikowe na zasilaczu, z tego co tutaj było na zdjęciach. Możecie się cofnąć. No i to by było na tyle, słuchajcie. No cóż, panie Adamie, on działa, tylko jeszcze do czyszczenia trójeczka, prawdopodobnie gniazdo. Przełącznik w gniazdku, który nie przełącza między Canonem, dobrze mówię? No, Canonem, a XLR-em. Chyba dobrze powiedziałem. Mi się zawsze miesza te kanony z pikami od kolumn. Dobra. Bez montażu. Pozdrawiam. Estradówki w następnym odcinku. W następnym odcinku za jakiś czas on. Taki syntezator. To jest syntezator. To jest kork. To jest cały syntezator, do tego jest wejście MIDI i podpinamy do tego klawiaturę i działamy. Będziemy działać w nim pamięć, bo się zepsuła. Znaczy też ktoś grzebał. Dobra, niech sobie stoi tutaj. O. I to by było na tyle. 99 efektów. Korektor 9 barw na kanał plus 3 barwy na mikserku. Wada tego sprzętu, brak zabezpieczeń, to nie jest wandaloodporny sprzęt. Małe radiatory do chłodzenia na to moc, chociaż jest aktywny wiatrak, ale wiatrak w każdej chwili może wyzionąć ducha. A tym bardziej jak gdzieś głośno się coś tam gra, to nawet nie słyszymy i nie wiemy, że tam dmucha czy nie dmucha ten wiatrak, bo on jest w środku zamieszczony. Kolejną wadą tego miksera to jest to, że nie ma panoramy, czyli lewy, prawy na każdy kanał. I wada w mostku, 8 ohmów. Nie 4 ohmy, a 8 ohmów. Czyli jeśli mamy subwoofery, na przykład chcemy dwa subwoofery zapiąć 8-ohmowe, nie da się. No wtedy możemy dwie ósemki,
A to też będzie mało. 180 watów tylko, to to jest. Dobrze, że jest korektor graficzny. To jest jego plus. Ta kamera pogłosowa też nie jest za bardzo mocno szumiąca, także jest też dobrze. Słuchajcie, może będzie słychać różnicę. To jest max kamery pogłosowej. I na max suma. Masakra, nie? A ja już bym go pochwalił. Wyłączmy korektory. Zobaczmy bez korektorów. Co tu szumi? Czy kamera pogłosowa, czy korektory? To jest obcięcie basu poniżej filtr. Pierwszy, szósty kanał. Od pierwszego do szóstego kanału mamy filterek, który wycina nam bas. Słuchajcie, to wszystko w nim szumi. I korektor szumi, i kamera szumi. Zobaczmy. O, z korektorem mocniej ta kamera szumi. No dobra, to teraz tak, wyłączmy kamerę całkowicie. Tutaj wszystkie efekty w dół. Efekty w dół, monitory w dół. Powrót tak zwany na mikser. OK. Wszystko mamy wyciszony power mixer. Zróbmy samą sumę i zobaczmy, jaka jest różnica w szumie. Max. Ściszymy. Max. Powiem wam, szumi. Tylko na to moc. To na sumie. Jakiś delikatny trzask na dole jest mikrofonu. Czy było warto wydać 400 zł za Behringera PMX 2000 niesprawnego? Powiem tak, cena rynkowa nowego 1300 zł. Taka cena nawet nie z kosmosu, 1300 zł. Jeśli wyjdzie z naprawy połowa ceny, no to fakt, że ten sprzęt już używany, no. Myślę, że warto. Pozdrawiam. Do następnych odcinków, słuchajcie, bo to już tak się przyciąga.